Cześć, witam. Za nami święta, a za mną również lektura książek w nastroju świątecznym, w klimacie świątecznym. Pokażę Wam teraz kilka z nich. Wszystkie są godne polecenia. Zacznę od pierwszej, którą otrzymałam w prezencie od Doroty przed świętami. Bardzo się ucieszyłam, bo nie wiedziałam, że może się ona ukazać na naszym rynku. Chociaż wiem, że jest pierwsze wydanie sprzed wielu, wielu lat. Inaczej wygląda okładka, ale zawartość jest ta sama. A tutaj jaka jest zawartość? No, w 1977 roku redaktorka tego tomu odkryła na Zielonym Wzgórzu w domu Lucy Montgomery kilka opowiadań, które były zamieszczane w czasopismach, gazetach i tak dalej. No i co tutaj mamy? Święta w różnych rodzinach, w różnych sytuacjach, święta ludzi przede wszystkim biednych, które nie mogą sobie pozwolić na wyprawienie świąt. Jest tutaj ciekawa rodzina, ciekawa historia dziewczynki, która mieszka z ojcem, a oprócz tego ma stryja, z którym ojciec jest skłócony. Oczywiście dziewczynka postanawia braci pogodzić. No, co ja mogę powiedzieć dla wielbicieli Ani z Zielonego Wzgórza? To jest rarytas, ja bardzo się w tym klimacie zanurzyłam. A przez przypadek trafiłam na taki zbiór zatytułowany Bożonarodzeniowe opowieści, wydany przez wydawnictwo Zysk. I to są dziwne opowieści, ponieważ one pochodzą z różnych literatur. Znajdziemy w tym tomie takich autorów: Antoni Czechow, Mikołaj Gogol, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Maria Dąbrowska, Melchior Wańkowicz, kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Grzesiuk, Jarosław Iwaszkiewicz, Bolesław Prus, ojciec Henry, Lurie Lee, Arthur Conan Doyle, Dylan Thomas i Louisa May Escort. Mam tutaj, bo muszę powiedzieć, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczona. Są tutaj opowiadania, które znałam, na przykład z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, czy ze wspomnień. Fragment Małych Kobietek, co tam, Błękitny Karbunkuł Conan Doyle'a, ale są takie, które mnie zaskoczyły. I właśnie o nich chciałam Wam trochę opowiedzieć. Mianowicie, pierwsze to jest 30 godzin, powieść detektywna Jarosława Iwaszkiewicza. Uśmiałam się. Dlaczego? Ponieważ akcja dzieje się w Zakopanem, w pewnym tam pensjonacie. Spotykają się różni ludzie, między innymi pisarze, których tutaj umieścił w tym pensjonacie, między innymi Tyrmand. I w tym pensjonacie ktoś zabija kucharkę. I tego dochodzenia podejmuje się właśnie pan Tyrmand. I koniec opowiadania. A chciałoby się więcej i więcej, ponieważ autor satyrycznie portretuje przebywających tam pisarzy dwudziestolecia międzywojennego i nie tylko. Chciałoby się więcej. Naprawdę zaskoczenie. Co ja tu mam jeszcze? Wigilia. Aha, Wigilia. Bolesław Prus, Wigilia. Mamy takiego sobie tam bawidamka, który wraca skacowany w nocy do domu. I rankiem się budzi, a obok niego stoi wielka, gruba baba. Przeciera oczy, bo nie wie, kim jest ta wielka, gruba baba. A ona mówi, że nazywa się Wigilia. Jest duchem Wigilii. I wielka, gruba baba prowadzi naszego bohatera po Warszawie, zaglądają do różnych mieszkań i domów, w których pokazuje mu przygotowanie do Wigilii. Są to domy i rodziny i mieszkania bardzo ubogie, w których tragedia goni tragedię. Nasz bohater poznaje życie z drugiej strony. Bardzo mi się podoba pomysł Prusa o tej właśnie grubej babie Wigilii, która, no jest to pomysł trochę zaczerpnięty z opowieści wigilijnej, ale naprawdę polecam. Wymieniłam tutaj też nazwisko ojca Henry. To jest opowiadanie zamieszczone w tym tomie, a zapożyczone z Biblioteki Zakonnej w Krakowie. W każdym razie jesteśmy w
Stanach Zjednoczonych, dwoje młodych, zakochanych ludzi, oboje są bardzo biedni, a zbliżają się święta i chcą sobie zrobić prezenty, ale ich na to nie stać, więc dziewczyna obcina i sprzedaje swoje przepiękne, długie włosy i kupuje ukochanemu pasek do zegarka. Natomiast w tym samym czasie ukochany sprzedaje zegarek i kupuje zestaw szczotek i grzebieni do włosów swojej ukochanej. No i kiedy sobie podarowują te prezenty, no właśnie, bardzo, bardzo wzruszające opowiadanie. No i polecam. Teraz jest czas poświąteczny pewnie, kiedy to już oglądacie, więc warto zwrócić uwagę na bożonarodzeniowe opowieści wydane przez Zysk z takim Mikołajem i na okładce, a prawdziwa okładka wygląda wyjątkowo ekskluzywnie. Także polecam. Teraz będą kryminały, bo ja poluję na kryminały angielskie w świątecznej atmosferze i taki też kupiłam. To jest kryminał zatytułowany Świąteczna mordercza gra, napisany przez Aleksandrę Benedict. Za takie święta można umrzeć. Niech rozpocznie się zabawa. Ta Aleksandra Benedict to okazuje się, że jest znaną i nagradzaną autorką powieści i opowiadań i scenariuszy, również kryminalnych. No i co? Bohaterką jest, czekajcie, żebym nie pomyliła, bohaterką jest Lili. A, Lili. Lili mieszka w Londynie i jest tą, taką scenografką, krawcową, kreatorką ubrań. Mieszka w małym pomieszczeniu, nie lubi spędzać świąt, aż tu raptem otrzymuje list od swojej dalekiej ciotki, która wzywa ją do stawienia się w rodowej rezydencji. Lili nie chce tam jechać, ponieważ w tej rezydencji zmarła niedawno, jakiś czas temu jej matka w tajemniczych okolicznościach, a więc nienawidzi w tej rezydencji. Jednakże intryguje ją przypis w tym liście. Kiedy czytasz ten list, ja już nie żyję. Oho, wtedy Lili udaje się do rezydencji, tam spotyka swoich kuzynów i rozpoczyna się mordercza gra, której te klucze są bardzo ważne. Ta mordercza gra trwa 12 dni, ponieważ, jak się dowiedziałam, w późnośredniowiecznej Anglii mówiło się o 12 dniach świąt Bożego Narodzenia. Liczono je od Wigilii do wieczora poprzedzającego wieczór Trzech Króli. Tego wieczoru, w 12 noc, zabawa i biesiadowanie osiągały apogeum, a więc przez te 12 dni zgromadzeni w tej zamkniętej rezydencji otwierają tajemnicze skrytki, a nagrodą będzie stanie się posiadaczem tejże właśnie rezydencji. Klimat jest, jak zawsze mówię, po angielsku jest bardzo, więc polecam Świąteczna mordercza gra. No i drugi kryminał, oczywiście też dzieje się w Wielkiej Brytanii. Tajemnica pustego kufra. Świąteczne śledztwo, napisała Mary Kelly. Angielska pisarka, znana z serii powieści kryminalnych z nadkomisarzem Bertem Nightingalem. Tajemnica pustego kufra wydana została po raz pierwszy w 1958 roku. Wszystko zaczyna się przed świętami 22 grudnia, kiedy to właśnie ten komisarz wraz ze swoim sierżantem udają się na miejsce zbrodni. To miejsce znajduje się w bardzo podejrzanej dzielnicy Londynu, jeszcze bardziej podejrzanej kamienicy, w bardzo nędznym mieszkaniu. Zastają zwłoki starej kobiety, a na środku pokoju kufer. Kufer jest otwarty i pusty. Z dochodzenia wynika, że ta kobieta była rosyjską księżną. Miała na imię Olga i wyjechała z Rosji, a właściwie uciekła, przed rewolucją, zabierając ze sobą wnuka oraz kufer pełen najwspanialszych klejnotów.
Bała się wszystkiego, cierpiała na tą manię prześladowczą, a więc właściwie z nikim się w Londynie nie kontaktowała, poza jubilerem, któremu od czasu do czasu sprzedawała po kawałku swoje klejnoty. Wnuk dorósł i stał się dziwnym psychicznie mężczyzną i nasz inspektor wraz ze komisarz, ze swoim sierżantem oraz pomagającą mu tam sekretarką z sklepu jubilerskiego podejrzewają wszystkich wokół, łącznie z jubilerem krętaczem, komunistów i nie wiadomo kogo. A nagrodą jest odzyskanie klejnotów księżnej. A przede wszystkim jednego z nich, najcenniejszego klejnotu. Jajo, podobnie jak jego puzderko, otwierało się na dwie podłużne połowy na niewidocznym z zewnątrz zawiasie. Skorupka z lewej połówki była pusta, a jej białą powierzchnię znaczyły mikroskopijne gwiazdki, cieniutkie punkciki z platyny, w którą oprawione były diamenty. Natomiast w prawej połówce, na białej atłasowej podszewce, spoczywała brosza, ozdobiona jedynym wielkim, zachwycającym kamieniem czystej wody, połyskującym niczym gwiazda na niebie i odbijająca światło latarki. Wiecie, o jakie jajo chodzi? A inspektor tak to skomentował. A więc to jest właśnie, powiedział cicho, bożonarodzeniowa pisanka. Wiecie, o jaką pisankę chodzi? Oba świąteczne kryminały? Warto przeczytać, polecam. No i na koniec książka, o której mówiłam już w filmie z życzeniami świątecznymi, czyli Claire Keegan, drobiazgi takie jak te. Irlandzka pisarka, ale książka dzieje się w Irlandii. A profesor Ryszard Koziołek, którego już cytowałam, w drugiej części swojej recenzji pisze tak. Oto nowa opowieść wigilijna, której morał mówi, że za winy Kościoła odpowiedzialni są ludzie świeccy, my. Dlaczego Kościoła? Ponieważ główny bohater Bill jest rok 1985, mieszka w małym miasteczku, jest dostawcą opału. I zamówienie otrzymuje właśnie z klasztoru, do którego się udaje. Jest to klasztor, w którym zakonnice pomagają upadłym dziewczętom. Ale nie bójcie się, ta książka nie zawiera opisów ani rozliczenia z zakonnicami czy kościołem. Ta książka jest o Billim, ponieważ Billy nie może przejść do porządku dziennego obok tego, co w klasztorze zobaczy. Musi coś zrobić. Czuje, że musi to zrobić. A jest to człowiek o ogromnym sercu, człowiek myślący. I on coś robi. Polecam tę właśnie książkę nominowaną do nagrody Bookera. Naprawdę warta lektury. To był więc pakiecik książek, które w klimacie świątecznym się dzieją. Przeczytałam jeszcze kilka innych. Zaraz pokażę Wam stosik. O, jeszcze innych polskich autorek, ale nie wydały mi się one godne polecenia. Nie miały tego czegoś, ale może Wy przeczytaliście książki polskich autorów w nastroju świątecznym, więc podpowiadajcie. Jeszcze na koniec taka refleksja będzie telewizyjno-filmowa, nie książkowa. Na świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, powstaje wiele filmów świątecznych, takich familijnych, nie tylko Kevin sam w domu, ale inne, tak jak moje Zwariowane Święta, mój ulubiony film. No i tam, ja wiem, że to jest naiwne, ale to jest szalenie wzruszające. Powstają też specjalne odcinki seriali, na przykład odcinek świąteczny Inspektora Mardocha, odcinek świąteczny, już nie pamiętam czego, więc, a ja takie odcinki świąteczne specjalne lubię oglądać. Dlaczego w Polsce, u nas,
gdzie święta są takie, wiecie, celebrowane, oprócz listów do M nie mamy możliwości, żeby takie familijne, świąteczne filmy obejrzeć. A może są, tylko ja o nich nie wiem. Więc proszę Was o podpowiedzi i jednocześnie dziękuję za wszystkie życzenia świąteczne, które otrzymaliśmy z Andrzejem pod moim filmem z życzeniami. Jestem za te życzenia bardzo wdzięczna, bardzo, bardzo za nie dziękuję. Dzięki tym życzeniom nasze święta były o wiele radośniejsze. Dziękuję, do zobaczenia.